Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w kolejnym odcinku sezonów. No i dalej szósta liga, a ja nawiążę do tego, co było wczoraj. Ależ był filmik, ależ była dramaturgia. Od razu zaznaczam, po tym, co przeczytałem, odwołuję wszystko, nie będzie żadnych lekcji, nic takiego w życiu nie zrobię. Teraz na ekranie wam się pojawi screen, dzięki któremu wrzuciłem jakby ten filmik i porozmawiałem na ten temat, ponieważ osoba, która do mnie napisała, właśnie stwierdziła, że mógłbym takie coś zrobić. Ja już wtedy, zobaczcie, że post jest z 20 października, czyli parę dni przed PGA, powiedziałem, że to będzie słabe, ponieważ właśnie ludzie mnie zjadą w ten sposób. Po pierwsze, jeżeli to by się stało, zrobiłbym to tylko i wyłącznie dla ludzi powyżej 18 lat. Nie chciałbym, żeby dzieci brały pieniądze od swoich rodziców i grały ze mną. To już zresztą to powiedziałem w poprzednim odcinku, ale widzę, nie wszyscy dobrze mnie słuchają. Po drugie, również powiedziałem, że moje umiejętności FIFA nie są najwyższych lotów w tej FIFA, ale zgłaszają się osoby, które mówią, że gram dobrze i chętnie by z takiej lekcji skorzystały. Tylko dlatego był zrobiony taki filmik. Z innych powodów totalnie nie było. Także to możecie zapomnieć o wczorajszym odcinku, nic nigdy takiego nie będzie. Ci ludzie, którzy powiedzieli, że powinienem to robić za darmo, może jeszcze ja kurwa powinienem dopłacać ludziom za to, żeby ze mną grali jeden na jeden, żebym mógł w pewien sposób mój fachowy w cudzysłowie spojrzeć na to, no to już mnie totalnie śmieszy. Także no, nie będzie tego, wszystko cofam, a teraz przejdźmy do gry. Także no, już możecie o tym zapomnieć. Nigdy czegoś takiego nie zrobię. I tyle. I to nie był mój pomysł, tylko jak widzicie, to było ludzi, którzy po prostu zgłaszali się odnośnie tego do mnie. No i zdarzyła się gówno burza i fajnie. Było dużo komentarzy też, że spoko, żeby było tanie. No może 5 dych przesadziłem, może tanie powinno byłoby lepiej, ale i tak tego nie będzie, więc o czym tu rozmawiać? Przejdźmy do spotkania, gramy Belgią swoją drogą. Mam nadzieję, że nie przegram tego spotkania. Gramy przeciwko Chelsea, więc wiemy jak jest. Czemu nacisnąłem w prawo, a on nie podał w prawo. To jest coś. Okej. Okay. Podanie górą, świetnie. Eden Hazard przyjmiesz. Przyjąłeś świetnie, zjechałeś każdego, ale dobra. No, także tak to wygląda, odwołuję wszystkie swoje wczorajsze słowa. Nie będzie czegoś takiego nigdy, never ever. Wszystko będę was uczył tutaj mniej więcej, jakieś tam poradniki dotyczące trików będą gdzieś na kanale się pojawiały. Może powrót do tego, co kiedyś miałem. Bardzo dużo osób na Twitchu mnie oglądało, około 1300, gdy robiłem lekcje, gra z Kamykiem, coś takiego na Twitchu i po prostu wybierałem jedną osobę i jej tłumaczyłem mniej więcej to, podczas gdy inne słuchały na live'ie. Możliwe, że do tego czegoś takiego wrócę, a teraz... lewa noga? What the fuck? Także no zobaczymy. Wtedy miałem prawie 1300 ludzi na live, teraz mam o wiele mniej. Nie wiem dlaczego, czym to było spowodowane. Czy to naprawdę tak przyciągało ludzi, żeby sobie popatrzeć jak inni się uczą grać? Teraz Lukaku, no pizgni. Dobra obrona bramkarza. No, także tak to wygląda. Wiecie, indywidualnie też inaczej się można spojrzeć na swoją grę. No ale... Dobra, już nie rozmawiajmy o tym, bo znowu to będzie gówno burza. Ja powiedziałem swoje zdanie na ten temat. Już nic tego nie będzie, nie wracam do tego tematu. Screena wam pokazałem, który przekonał mnie do omówienia tego jakby. Ale dobra, koniec, już, zero. Fajnie się czytało niektóre komentarze, po prostu śmiesznie było, naprawdę. Wiem, że nie jestem prosem i prosem, w ogóle odnośnie prosostwa, bo tak mogę to powiedzieć. Już mnie to dawno, naprawdę od dawna nie interesuje scena polska bycia prosem. Już od dawno nie próbuję, nie gram w żadnych eslach, innych śmiesznych, gównianych turniejach, bo po prostu nie lubię, już kiedyś o tym mówiłem, nie lubię gry pod jedno dyktando. Czyli jeżeli w 14 były główki dobre, no to wszyscy jak jeden mąż na główki, żeby zdobyć bramkę. No i górne piłki. W tej nie wiem, co jest aż tak dobre. Pewnie LTRT, coś co było w 12 chyba.
no, też jest dobre, no i takie biegnięcie na maksa jakimiś dobrymi zawodnikami. Więc nie interesuje mnie to, ja sobie wolę czasem poskillować, czasem pograć tak, czasem inaczej i dlatego nigdy nie będę już więcej prosem. I jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja nic nie osiągnąłem w FIFA, no to moim największym osiągnięciem jest mój kanał. Dziękuję, 64 tysiące subskrypcji, zadowolonych bądź niezadowolonych. I jeżeli ktoś powie, że to w FIFA nie jest osiągnięcie w Polsce, to niech się jebnie w ryj po prostu, bo po prostu śmiać mi się chce. Wolę 10 milionów razy mieć kanał 64 tysięcy subskrypcji, niż wygrać Mistrzostwo Polski w FIFA. Naprawdę. Przysięgam, z ręką na sercu wolę mieć ten kanał, niż mieć tytuł Mistrza Polski jakiejkolwiek FIFA. Twoją drogą, nie ma wielu prosów na polskiej scenie, których szanuję. Jest na przykład Bejot, którego bardzo lubię, naprawdę koleś jest mega spoko. Jest jeszcze paru, których oczywiście lubię, ale jest też paru, za którymi nie przepadam. Więc no tak, takie moje zdanie. I tyle. No, także tak to wygląda. Już kolejną gównoburzę wywołam w komentarzach. Jest! O to mi chodziło! Upsi. Dobra, co teraz zrobimy? William. Zatrzymajmy go. Dobrze. Niedobrze. Dobrze, kompany. Eden Hazard. Świetnie. Drugą stroną mógłby ktoś pobiec. Lukaku, weź piłkę. O, spalony teraz mi gwizdzesz. Panie. Daj pan, że spokój. Teraz mi gwizdzesz spalony. Mydełkofa. Swoją drogą, wracając odnośnie tego tytułu Mistrza Polski, dużo osób myli mnie cały czas z Kamykiem, który kiedyś był chyba wicemistrzem Polski na PlayStation 3. Nie, to nie byłem ja. Zbieżność ników. I tyle. Nigdy nie byłem, nie będę mistrzem Polski. Chyba, że nie wiem, coś mnie napadnie i zagram weslu i przypadkowo wygram wszystko, co byłoby śmieszne bardzo. Ale... możliwe. Wystarczą moje umiejętności, trochę spora dawka szczęścia i można zostać mistrzem Polski. Jej, Lukaku. Ale moje umiejętności w najwyższej formie, to też trzeba powiedzieć, bo przy niskiej formie ciężko by mi było cokolwiek zrobić. Tak, no forma moja nie najwyższa jest teraz, ale jest, no... FIFA jednak to szczęście cały czas przeważa nad skillem. Co mnie martwi? Naprawdę. Gdzie? O, fajnie. Przewróćcie się 3 razy. Wow. Ale ładnie mnie zjechał, to trzeba przyznać. Ten ostatni dotyk, to takie wypuszczenie piłki jest fajnie mnie zjechał, ale wcześniej tam 3 salta moich obrońców, 2. Nie wiem, co oni ćwiczyli, ale spoko. Tam, no widzicie, tam jeszcze się przewracał. Tutaj mnie ominął, tak? No i nie dał rady tego obronić. No ale cóż. The Fool. Okej, biegniemy ładnie. Nie masz 4 gwiazdek trików. Co mnie martwi? No, przyspieszenie. Jeb zlaczka. Nie. Szkoda. Fuck. Swoją drogą ostatnio nawet ten Rock i Royo wypowiedzieli się w swoim filmie z Borderlands o gwiazdorzeniu ludzi na PGA, youtuberów oczywiście. No i mieli jak najbardziej rację, zgadzam się z Rockiem w ciul w tamtym filmiku. Możecie sobie zobaczyć filmik Roya o PGA, coś takiego w tytule jest. Dawaj do Hazarda. No i teraz dawaj, ciśnij jeden. Dawaj, ciśnij. O, jojku. Ale dobrze, że nic z tego takiego strasznego nie wyszło. Puh. Coś ten środek pola tak nie działa, jakbym chciał. Nie zabieraj, dobrze. Dobrze, Eden Hazard, zobaczcie jego umiejętności. O, to zagranie było słabe. No może by było lepsze, jakby Lukaku lepiej pobiegł. Nie mogę tego spotkania przegrać. Ja chcę bez porażki chcę zrobić tą pierwszą ligę. Czy mi się uda? Zobaczymy. I teraz Lukaku. Karny! Panie! Karny jak nic tu był. Jesus.
No teraz, The Fu. O, no nie! Scheiße, najne, gajne gręce! Nein. Kajne, najne, scheiße. No nie. Trochę niecelnych strzałów, to też tak wybija z rytmu, ale trzeba się poprawić. Zagrajmy to drugą połowę lepiej. Eden Hazard na najbliższym planie. W ogóle Eden Hazard u nas, Eden Hazard u niego. Courtois u mnie, Courtois u niego. No, jest dwójka graczy, których ciągnie te zespoły. On ma Diego Costa, ja mam Lukaku, czyli on ma lepiej, jakby nie patrzeć. Zmienia. Kogo zmienił? Zmienił Drogbę za Maticza. Widać, że ofensywnie wpuścił. Drogba za Maticza i coś jeszcze? Jakaś jeszcze zmiana na 100% była. Ramirez za Oscara. No to tutaj bardziej defensywnie niż ofensywnie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj, Lukaku, jesteś wielki. Ajajaj. Nie zabrałem tej piłki. Kompany, nie daj rady. Nie daj rady. Daj radę, ale nie zrób tego mi. Dawaj. No nie, ale mnie zrobił. I teraz go... Uhuhu! Się pomylił. Jakby na krótki zagrał, to ja bym nie miał szans. Naprawdę. Ale zagrał na długi, więc... Okej, okay. Dawaj Lukaku, świetnie. Aj, tyle szczęścia. Zagram ofensywnie teraz, może to poprawi moją grę. Albo zaraz zmienię formację. Dobrze, De Bruyne, haha, mogłem z pierwszej strzelać. Dobrze, Fellaini, super. Okej, okay. Lukaku, no i teraz nie mam Fellainiego tam, żeby tą główkę wygrał. Dobrze. No, De Bruyne. Szkoda, że za piłką pobiegłeś. Trzeba zmienić formację. Zmienię formację. Zagram formacją... O, tak mi się podoba. I teraz skład. Eden Hazard zostaje, De Bruyne w środku. Chadli niech idzie tam, Defu tam i Dembele wprowadzę i za Chadliego i Januzaja. To powinno wprowadzić o wiele lepsze, o wiele lepiej powinno się grać, tak? I teraz do Lukaku. Dzida Lukaku. Teraz z pierwszej. Szkoda, że nic z tego nie wyszło. Ale fajna formacja, zobaczcie jak dużo w środku pola jest. Ciężko jest mu rozegrać cokolwiek, to mi się podoba. Dawaj tam biegnij De Bruyne. Uhuhu. Nie na główkę, tam Drogba będzie. Jakie, ja pierdziele, co za lamuskie. Co to było w ogóle? What the fuck, co moja dwójka obrońców wykonała? Jeden zgubił czucie piłki, a drugi zrobił głowie Drogbę, co było straszne. A, fatalne sprawa. No ale substitution dla mnie, Januza jak widzimy wchodzi. Goal for Chelsea. No, ale ktoś pomoże w tym ataku? Czy to tak bardzo defensywnie ta formacja ustawiona? No! Przepuścił między jajcami to. Serio. No. Nie bawmy się tak. No kurde, panowie, rozegrajmy porządną akcję. O, to mi się już podoba bardziej. Ale to już mniej. Och, come on. Dziura w obronie jest, kompanego nie ma. Ale Fellaini ładnie załatał. Dobra, zagrajmy teraz normalnie, co? Co jest z nimi? What the fuck? Ja pierdzielę, no naprawdę. Gol. Nie trafił. Mam jeszcze szansę, ale czemu oni nie chcą wziąć piłki? Naprawdę, ta piłka leci do nich, a oni nie chcą. To mnie dziwi. Och, come on. Dobrze. Zagrajmy normalnie. No, weź tą piłkę i zagraj po długim. Tam jest Januza. Świetnie. Okej, faulowany Januzaj. Dobra, będzie faul. Może coś z tego wolnego wykonamy. On dośrodkuje gdzieś tam. Albo Januzaj strzelaj. A strzelaj Januzaj. O Boże, to był zły pomysł. Bardzo zły. Tragiczny wręcz. Ach, super. Muszę ofens super atak całą drużyną. No dobra. Wszystko na jedną kartę. Rydz albo nic.
Rydz albo nic. Dobra. Świetnie, że w środku ktoś ma kontuzję. To mi się podoba. Kompany w ataku. To mi się podoba jeszcze. Nie było spalonego. No nie było spalonego. Nie było spalonego. Nie wiem, gdzie on tam dojrzał tego spalonego. Gdzie on dojrzał tego spalonego? Zobaczmy. No tak. No dobra, może rękę wystawię. Ale to był minimalny, naprawdę. A tak całą drużyną. Kompany w ataku. No coś musi z tego wyjść. Prędzej czy później. Dobre, dobre, teraz. Świetnie. Aj, nie, nie, nie. A on co? Będzie ustawiał super defensywny pewnie. Kurde, no nie muszę co najmniej jedną bramkę strzelić. Nie chcę porażki w szóstej lidze. Uah, nie chcę porażki w szóstej lidze. Naprawdę. Nie chcę porażki w szóstej lidze. 73 minuta, no niby 17 minut out, a tak powinno być spoko, ale pójdzie jedna kontra, to jest po mnie, także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Kurde. Zabierz mu piłkę, dobrze. Tak! Oh yeah! Oh yeah! Odrobiliśmy straty, pięknie. Dobrze, teraz już nie wszystko all out, a tak. Bo trzeba obronić to zrównoważony. Teraz odbierzmy piłkę. Odbierzmy piłkę drogbie. Serio, odbierzmy piłkę drogbie. Dobrze. Okej. Okay. Lukaku, biegnij. Dawaj, Lukaku. Twoja piła. Dawaj. Ej, faul, karny, tak! Tak! Jest! Teraz to wykorzystać. Świetnie. Łapał za koszulkę Cahill. Zobaczcie, pociągał jak za sznurki. Świetnie, dobrze, że się wywaliłeś. Dawaj, Eden Hazard, podchodź do tego karnego. Świetnie. Kurde, pat mi się trzęsie. W prawy górny. Świetnie, tak jest. 3-2, odrobione z nawiązką straty w 3 minuty. Kapitalnie. I teraz dobrze, że gramy zrównoważony. Teraz cofnijmy się obroną tutaj. Cofnijmy się. Świetnie. Nie, czemu mu dałem piłkę? Dobrze, że odebrałem. I teraz Lukaku, dawaj, ciśnij. Ajajaj, bez sensu to zagranie. Ha, zrobiła się dziura. Fellaini przyci... Schürrle w ataku, no to może być złe. Bardzo złe. Okej, okay, zagrałem spokojnie, świetnie. Dobrze, piła chodzi. Do tyłu. Jest tu Eden Hazard. I Eden Hazard, super. Piła chodzi. Cały czas... Ajajaj. Teraz muszę się spiąć. Ojejku, tam ucieka. Dobrze, że tak nie zauważył go. Tak... O Boże, dwóch obrońców się pomyliło. Totalnie, nie. Dobrze. Brawo. 85. minuta. Zagram trochę defensywnie. Nawet postawię autobus. Zagram na kontry. Dawaj, Eden Hazard. Ojejku, gdzie to zagranie? Dawaj, pilnować go. Dobrze. Dobra, spokój. Eden Hazard. Dobrze, piękna klepa. Lukaku, przytrzymaj piłkę. Dobrze. I Lukaku, biegnij. Miałeś wcześniej biec. Ale mam autobus teraz, także zobaczcie, że te formacje się cofają naprawdę głęboko. Ma trochę miejsca w środku pola. Dobrze, że go skosiłem. Dobrze, że go skosiłem. Skasowałem ten atak. Wszyscy się cofną teraz. 89 minuta. Adam na jedno zaje. Okej, możesz dostać żółtą. Mi to nie przeszkadza. Wszyscy w obronie. Świetnie. Tylko nie stracić po jakiejś tam głupiej, naprawdę głupiej akcji. Dobra. Wybij! Och! O, dobrze, Kurtua. Kurde, od razu krakałem wybicia, a on nie wybijał, no. Dobra. Wybij. Dobrze, Kurtua, brawo. Brawo, Kurtua. No jak głupi broni teraz. I bardzo dobrze. William, no nie dajmy mu teraz drożnego strzelić. Błagam. Te 5 minut doliczone to też jest jakaś paranoja zawsze. No nie dajmy mu teraz. Nie dajmy mu. Dobrze, Kurtua w ręce. I wybijam. Dobrze. Tam Lukaku, walcz o tą piłę. Oh.
No nie. No. Dobrze, Kurtua! Jeszcze wybijamy. Świetnie. Świetnie. Kurtua, no kot po prostu, kot. Wybij. Wybij. No nie! Przecież byłeś bliżej piłki. Dobrze, Kurtua, kot. Okej. Okay. Jest! Koniec. 3-2, kolejna wygrana. To była jedna z cięższych, to był jeden z cięższych meczy, naprawdę. Ale udało się wygrać kapitalnie. Kolejna, 23 już wygrana. 2 remisy, 0 porażek i 6 liga wydaje się być tylko formalnością, a później 5., 4., 3., 2. i 1. Także to było na tyle. Jeszcze raz przypominam, odwołuję jakąkolwiek korepetycję u mnie, już zjadłem Snickersa. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka. Już jutro, na razie.